Tam się wszystko zaczynało, tam się urodziłem, 80 lat temu. i Tam było moje dzieciństwo, dzieciństwo aż do matury, z przerwą jakiś czas byłem też w Sieniawie, to jest na terenie parafii Wyżna, u moich bliskich krewnych, u siostry mojej mamy. bardziej mi brakowało imienia Stanisław bo ich syn zmarł przedwcześnie, a go bardzo kochali, chcieli mieć jakiś czas kogoś z tym imieniem. I zabrali mnie do siebie, nawet wtedy mama nic nie wiedziała, bo jej nie było. I tak się tam jakiś czas zatrzymałem, no a potem oczywiście liceum w lontargu, seminarium, parafia znakomita Maków Podharańskich przez dwa lata. Potem skierowanie na dalsze studia. Ale w czasie tego arcybiskup mnie zawezwał do kurii. I to było wieczorem w październiku. W 1966 roku. I mówi do mnie: No, przyjdziesz tu do mnie, będziesz kontynuował dalej swoje studia, a mnie będziesz pomagał. Bez żadnego pisma, bez skierowania. Tylko tyle mi powiedział. Pytam kiedy? No, dziś. To przyjdę jutro. I przyszedłem jutro, i to jutro trwało przez 39 lat. Oczywiście, będąc po tym Watykanie, no to już miałem skierowania do pracy na różnych stanowiskach. Jeśli chodzi o rodzinę, moją, no, miała własną historię. Też bardzo trudną. Oczywiście nie znałem dziadków. Wiem, że dziadek po stronie mamy spełniał funkcję wójta w miejscowości, był trochę w Stanach Zjednoczonych, przyjechał po wojnie przed wojną, żeby wrócił do kraju. No wtedy by wypadła wojna. I gdy przyszli hiterowcy, w trzeci dzień go zastrzelili. Nawet nikt z rodziny nie wiedział, gdzie go pochowano. Potem się przyśnił jedny z córek, że go pochowano w ogrodzie przed domem. I rzeczywiście poszli szukać i go znaleźli. Potem w czasie wojny no bieda była. Ojciec i mama pochodzili do dość zamożnych rodzin. Ale potem wojna i po wojnie, bo biednie, biedna, biedna rodzina. Ale mieliśmy bardzo mądrą, pomożną mamę, bo też uległ wypadkowi na kolei, był kolejarzem i zginął, mam niepełny 40 lat. Więc ta mama została sama z siedmiorga dziećmi. Najstarsze dzieci to już chodziły do, do, do szkoły średniej, najpierw osiem lat. Także niewiele pamiętał ojca. kim był, oczywiście pamiętam. Pamiętam, mam go przed oczyma, z jego pogrzeb. Ale jakoś sobie dawała rady. Dziś tak patrzę na to życie, właśnie w dzieciństwie. Na tę troskę mamy o wychowanie. Przecież ona starała się, abyśmy, abyśmy byli wychowani w duchu religijnym, żebyśmy się modlili zawsze do kościoła, zwłaszcza w niedzielę święta. Nie było niedzieli święta, żebyśmy nie byli na przyświętej, chociaż biedni ubrani. Oczywiście bardzośmy lubili, przynajmniej ja bardzo lubiłem, Także nabożeństwa majowe czy październikowe. Brałem udział w tym wszystkim, także w chórze. No i bardzo krótko, wcześniej byłem ministrantem. A w domu dziś widzę ważną rzecz, jaką mama po prostu stara się wychować w jakiejś kulturze te dzieci, czytała nam Piękną literaturę, książki, i wspólnie się modlili. Te krótsze modlitwy, jedno to były przyjemne, a dla tych małych dzieci, na przykład, do co się nam dłużył. Ale w każdym razie w tym duchu byliśmy wychowani. Biednie, ale pobożnie, także yy, umiowanie historię umiowanie ojczyzny kościoła. A w czasie wojny, tak jak wszyscy nie przeżyliśmy bardzo, oczywiście ja mam dzieckiem, ale wiem, że było bardzo trudno. Niemcy zabrali wszystko, co, co było w domu, także rzeczywiście życie w tym okresie dla licznej rodziny było bardzo trudne. Ale przynajmniej zostaliśmy w domu, nie zostaliśmy wysiedleni. Żyliśmy w wspólnocie. Starsze rodzeństwo chodziło do szkoły, poza domem, i, więc po prostu to, to. mama musiała pomagać. Oczywiście miała jakąś rentę dość nikłą po śmierci ojca, ale dawała sobie radę. Atmosfera była religijna. Atmosfera była radosna i wzajemna życzliwość od dzieci. No zawsze związany z życiem szkolnym, a także i przede wszystkim życiem religijnym. Czy pierwsza komunia święta, czy bardzo lubiałem służyć do przyświętej. W jaki sposób już wtedy uformował się we mnie pragnienie pozostania księdzem. Chociaż o tym nikomu nigdy nie mówiłem, nie zdradzałem się z tym. Ale jak mnie nikt nie widział, to ołtarzyki robiłem. I, i śpiewałem prefakcje, i to płacinie. Mama dopiero się dowiedziała o tym, że idę do seminarium, gdy już miałem przyjęcie do seminarium, susceptę. To się toczyło we mnie i... i i nie dzieliłem się z tym z nikim, nawet z, z kapłanami. Reakcja, no jeśli y, czujesz w sobie dopowanie, to do to ci błogosławię. Towarzyszyli mi zawsze y, życzliwością, modlitwą. Chociaż jak byłem na parafii czy pracowałem w kuri nigdy się nie narzucali, byli bardzo dyskretni. Mama mi wielokrotnie mówiła, nie, jeśli masz czas, to Ty przyjedź do nas, a my tam do Ciebie nie będziemy. Przyjeżdżę, żeby nie przeszkadzać Tobie, Twojej pracy, a także w życiu wiem, wspólnoty na plebanie czy, czy w Kuri. Wtedy w, w seminarium na pierwszym roku była na na ulicy Manifestu, lipcowego 4, czyli dzisiaj Piłsudskiego. Ja nie byłem związany z kurią, nie bardzo znałem życie decyzjalne. Wiedziałem, raz tylko w życiu widziałem biskupa wcześniej, bo bym wierzmował mnie w różnej, to był biskup, arcybiskup Barsiak, a tak to nie wiedziałem, że jest biskup ordynarz, czy jest biskup pomocniczy, sufragan, to było zupełnie poza mną. I chciałem być księdzem, więc się cieszyłem, że mnie przyjęto do seminarium, bo pierwotnie zwrócił się biskup z Warmii, żeby mu podesłać do, do biskupa w Krakowie kandydatów do seminarium, bo tam nie mieli. No i to wezwanie, zaproszenie także przyszło do katechety w Lentarku. On mówi z nami: a mówię, Nie ma problemu, ja chcę być księdzem. To nie zależy mi czy w Krakowie, czy gdzie indziej. No ale po maturze Kuderski, który potem był tutaj promoszczem u św. Piąta, mówi: Nie, nie, pójdźcie do Krakowa. I tak się związałem z Krakowem. A imię Stanisław było mi bardzo bliskie, bo ojciec ojc wolał na mnie stanisław, mnie Stanisław. Decyzja się do Stanisława. Potem jeszcze doktora zrobiłem, że się do Stanisława. Także i teraz żyje pod patronatem i pod, w cieniu katedry św. Stanisława. Rocznik był liczny. Przyjęto nas 49, chociaż kandydatów było dużo więcej. Do święceń doszło 35 do kapłaństwa. Z tym dwóch było dla diecezji lubaczowskiej. Rocznik. Potem się okazało, że był bardzo zdolny, więc... I potem także i, i wpływałoby ze względu na e, pozycję w diecezji Wielu z kolegów było dziekanami, prawatami, kilku było kanonikami na Wawelu, a trzech zostało biskupami. Biskup Tadeusz Rakoczy, najstarszy z nas, chociaż tego samego roku, o rok starszy od nas. Pierwszym biskupem bielsko żywieckim Biskup Jędzając został tutaj biskupem pomocniczym. No a ja. Moje życie związało się z Janem Pawem II, tu z arcybiskupem, kardynałem pod Janem Papem II i nominacją Jana biskupa, arcybiskupa. Była już w Rzymie. I z Rzymu wróciłem już z nominacji Ojca Świętego Benedykta na pasterza Diecysi. Myśmy go poznali na pierwszym roku w seminarium. On nam wykładał wstęp do, do filozofii. Przychodził do nas tam na manifest. Co nas uderzało? Taki ludzki przyjacielski, powiem, stosunek profesora do, do studentów, do kleryków. A jeszcze bardziej w czasie przerwy szedł do kaplicy i tam się modlił. Myśmy tak patrzyli z daleka, żeby mu nie przeszkadzać. Miał takie długie włosy, to mu spadały. Po przerwie przychodził, mieliśmy wrażenie, że przychodzi, jakby z rozmowy z kimś, no rozmawia z Panem Bogiem. Widzieliśmy już wtedy, że ten człowiek był zanurzony w Bogu. Zresztą to było pierwszy rok już potem, już w czasie wakacji, dowiedzieliśmy się, że właśnie ten profesor został biskupem pomocniczym w Krakowie, co wywołało ogromną radość. Bo była taka sytuacja w Krakowie, że był arcybiskup Basiek, ale on nie był biskupem ordynariuszem, tylko administratorem, bo był wcześniej i do końca arcybiskupem Lwowa. Chciał pozostać wierny swojej decyzji, ale tu też w pełni funkcję administratora. Kapituła i ksiądz Pryła Wyszyński by starali się dla niego o to, żeby był także arcybiskupem w Krakowie. Podobno, to świadczył kardynał Wyszyński na pogrzebie, ta nominacja już była, nie była ogłoszona, więc według prawa kanonicznego nie istnieje. Także on wszedł w linię biskupowania administratorów, także bezpośrednim biskupem decyzjalnym, ordynariuszem. Po Sapiesze był arcybiskup Karol Wojtyła. Po okresie żałoby po śmierci Jana Pawła II, wezwał mnie już po wyborze Ojca Świętego Nowego, Benedykta, wezwał mnie, pamiętam dobrze, Zaprosił mnie do wspólnej koncelebry, nie było nikogo poza. Z siostrami, dwie siostry były i potem poprosimy do kancelarii. Mówi: No, pragnę Ci oświadczyć, że nie, ch nie chciałbym Cię zamianować za w Krakowie. No, ja starałem się troszkę wyjaśnić sprawy i sytuację w Krakowie, bo tam zawsze byli książęta biskupi, którzy mieli ogromne znaczenie w życiu Polski. Pierwszy, który nie był księciem kościoła, księciem z urodzenia, był Wojtyła. Wtedy papież mówi, ale to był książę ducha. Widziałem jak ten nowy papież był pod Urokiem swojego poprzednika. Zresztą bardzo się przyjaźnili. Wielkie zaufanie mieli do siebie. Arcybiskup kardynał Ratzinger i papa II, papież Jan Paweł II. Zresztą od samego początku chciał go mieć przy sobie, bo potrzebował kogoś wybitnego, teologa, który by pomógł w tym czasie. Pewnego kryzysu w teologii. I oni wtedy mówili: No, Bogosławiec, pójdziesz, żeby, kiedy chcesz, żeby było, była ogłoszona Twoja nominacja. No, już ustalone było potem na 3 czerwca, na pierwszy piątek i no, oczywiście wspomnienie liturgiczne Jana 23. Tak było ogłoszone, potem tu przybyłem do Krakowa. Się przedstawić, no nie musiałem się przedstawić, bo mnie znali, przez co Wróciłem do, do swoich i do siebie. A ostatecznie dopiero rozpoczęcie yy, oficjalne było dopiero w sierpniu, 27 sierpnia. 27 lat byłem w Rzymie. Yy, oczywiście yy, moje życie tam było bardzo związane z Ojcem Świętym, właśnie jedna rodzina. Niektórzy pyta, mówią przyjaciele Ojca Świętego, ja nigdy nie, przyję, nie mogę używać tego słowa. Byłem tam i pracowałem jako jego sekretarz. Sekretarz prywatny, sekretarz osobisty, ale i, oczywiście y, staram się mu służyć jako syn. On dla nas był Ojcem. On stworzył rodzinę. Rodzinę, w której się wszyscy jakoś dobrze czuli i kochali Ojca. Od samego początku do ostatniego uderzenia jego serca, do odprowadzenia go na miejsce wiecznego spoczynku. Także to mimo trudnych momentów. Było wiele radosnych momentów, ale trudnych było też sporo. Zawsze była ta odniesienie, jak w rodzinie, do ojca. Jego radości były naszymi radościami. I smutki, i cierpienia także były cierpieniami naszymi. Przecież był dotknięty z jednej strony dużo satysfakcji, dużo radości. Miłości ze strony Kościoła, z drugiej strony był naznaczony cierpieniem i to wiele razy w swoim życiu. Chcieli go eliminować, bo był niebezpieczny, i myślę, że, że go tak odebrano i, i to się sprawdziło. Przecież za jego pontyfikatu upadło Czerwone Mocarstwo, Związek Radziecki i marksizm na świecie. Bo przecież ten marksizm się już rozpanoszył na całym świecie, zwłaszcza na wyższych uczelniach, uniwersytetach. Co więcej, było przeświadczenie, że przyszłość należy do marksizmu. Wszystko to odwrócił Jan Paweł II. Przyszłość należy do solidarności międzyludzkiej, miłości, do sprawiedliwości, wolności, sumienia. I wolności człowieka, i wolności narodów. Oczywiście, jeszcze wcześniej, tu w Krakowie, jako student, przecież miał straszliwy wypadek, był bliski śmierci. A potem też pod koniec życia choroba, która go bardzo kosztowała. Aktor, znakomity mówca, potem problemy z, z mową, różne operacje, także szpital Dżemel nazwał trzecią siedzibą papieską, bo przecież parę razy tam był, ale nigdy nie narzekał. Głosił, cierpienie ma sens. Chrystus zbawił świat poprzez Krzyż cierpienie. Jakoś zawsze ofiarował to cierpienie za wielkie sprawy Kościoła i świata. Byłem po zamachu w karetce, gdy jeszcze miał świadomość, modlił się coraz bardziej cicho, ale słyszałem, jak ofiarował to cierpienie za sprawy Kościoła. Ofiarował w intencji, aby było zachowane troska o życie człowieka. Płaszy, że wtedy była wielka propaganda za aborto. Nie pytał, kto go próbował zastrzelić. Nie pytał, kto był zamachowcą, zamachowcem. On się wtedy modlił i już wtedy, jeszcze przed wejściem do kliniki, przebaczył yy, człowiekowi, który rzucił się na jego życie. Jak już szło do, do, do um, szpitala, do kliniki, to już wtedy stracił przytomność z upływu krwi i tam go ratowali. Oczywiście ratowanie to też było pełne napięć, pełne napięć. Doktor Budzonetti, bo stałem tam razem ze siostrami, yy, yy, przyszedł i "No no yy, zaledwie Otrzymamy bicie serca, ci się nie spada, niech się zda sakramenta chorych. I oczywiście, już na sali operacyjnej, właśnie udzieliłem sakramentu namaszczenia chorych i rozgrzeszenia, przygotowując go do śmierci. Więc proszę wyobrazić, coś by przeżyli. A świat cały, na zewnątrz, ale i na wewnątrz, pełno ludzi. Oczekiwali, co będzie. Jedni się modlili, drudzy z ciekawości. Także to życie piękne, owocne, owocne w skutkach do dziś dnia, bo przecież nauczanie papieża jest ponadczasowe, aktualne. Na dziś, jak czytam jego przemówienia do Polski w czasie jego pielgrzymki, to tak by jak na, jakby na dziś odpowiedzi na trudności i ukierunkowanie życia kościelnego i politycznego, społecznego także. To no, przypominam wtedy, kiedy jest kontekst, ale przede wszystkim, tak jak już mówiłem, jego nauczanie jest ponadczasowe dla każdej epoki. Tak jak czytam świętego Augustyna Jaki, jakie są jego pisma aktualne, tak tego papieża na Pawła II można czytać i myślę, że można ciągle wracać do niego. Myśmy trochę zapomnieli o jego nauczaniu, bo było ogromne nauczanie, ale to pozostanie, to jest wielkie dziedzictwo jako testament papieża, który wyszedł. Z Polski, ale tę Polskę zachował w swoim sercu, zwłaszcza Kraków. Od niego można się uczyć patriotyzmu, przywiązania do ojczyzny, bo on mówił na ważnych spotkaniach, nawet na Forulewsko. Kultura polska mnie wychowała. Kościół Polski, a to nie znaczy, że się był nacjonalistą, ale y, widział bag, ważną rolę y, w życiu y, narodu i, i, i wyrażał wielką wdzięczność za to wszystko, co wyniósł z Polski, a potem ten polski swoją sądzialnością. Swoją, swoją duszpasterstwem i zaangażowanie wielkim. Można by powiedzieć, że w pewnym okresie był taką tarczą dla naszej wolności i niepodległości. Nigdy nie przypuszczałem, że mnie to spotka w życiu. W ogóle, jak wychodzi ze seminarium, jeszcze w ogóle nie myśleliśmy, że można wyjechać za granicę. Właśnie tak pokierowała. Że moje życie się tak ułożyło, że większość życia kapłańskiego spędziłem u boku no wyjątkowego człowieka. Myślę, że po tym zrodziło się jakieś zaufanie do szczerości mojej posługi. Nie szukałem nigdy siebie. Trudno mi o sobie mówić, ale starałem się tak układać życie, że Jego życie było moim życiem. Jego troska była moją troską. Chociaż o tym nigdy nie mówiłem, ale tak to było. Nie miałem własnego życia. A to, że, to, że nie miałem, to było bogactwem mojego życia przy świętym człowieku i papieżu, jakim był wielki Jan Paweł II. Papież lubiał człowieka, jego miłością Jezus Chrystus, ale również zawsze y, traktował ludzi z wielką miłością. Myśmy o tym wiedzieli, dlatego udostępnialiśmy ludziom możliwość dotarcia do papieża. Także nawet y, takie wyrażenie, czyśmy robili w Watykanie, żeśmy otwierali drzwi. Aby ludzie mogli dojść do niego. i On się cieszył ze spotkań, a ludzie bardzo korzystali. Nawet sobie nie uświadamiali. Nieraz mówili, że jak byli na mszy świętej, bo zapraszał codziennie na przyświętą, że jakaś jasność była. Widzieliśmy, że ten człowiek jest zanurzony w Bogu, że on. Yy, Sprawuje Eucharystię, ale tam się dokonuje rzeczywistość, on tą rzeczywistością żył. Bo on nie grał w papieża, on był papieżem, on był pasterzem. To była jego wielkość. Był pasterzem i troszczył się o owczarnie. Staram się być kapłanem, i nic więcej. No, nigdy nie przypuszczam, że będzie taka historia. Dziś, tak patrzę wstecz, to była bogata historia. Życia na różnych etapach, latach młodzieńczych, potem kapłaństwo i, no, i to wezwanie i do, do, do pracy. Przecież on był wielkim intelektualistą. Człowiekiem wszechstronnie wybitnym. No, wziął do, do siebie człowieka prostego, który daleki od tych wielkich talentów, jakie on sam miał. Ale życie na co dzień, wyjazdy, nawet na narty, no wszystko, to było wszystko wspólne. No. Miał zaufanie, że to, co się robi, przygotowuje i tak dalej. On nigdy nie mówił, co ja mam robić. Ja też nie pytałem, co mam robić. On wiedział, że to, co poczęła, zrobię, a ja starałem się odczytać jego wolę. Przede wszystkim miałem. Świadomość, że pasterz musi prowadzić decyzję. A jeśli ta decyzja miała w swojej historii tak tego pasterza, no to jest na kim się oprzeć, szukać inspiracji. Ale każdy ma swój charyzmat. On miał charyzmat no, piątkowy, a biskup każdy ma Własną osobowość. No ja również mam taką, jaką mam. Ja wcale nie szukałem tego zawołania, które jest programem. To było związane z pobytą Ojca Świętego w Zakopanym i z rokiem Ducha Świętego. Przechodząc, ktoś zapytał, a jakie będziesz miał hasło swojego biskupstwa? Papież, słysząc to, przechodząc, mówi: Sursum corda. A to jest spod Gewontu, pod Krokwi. Zwrócił się do narodu: Sursum corda. No i to zostało. Dość to oryginalne, nie wiem, czy ktoś z biskupów miał, ale w każdym razie. No i symbol Ducha Świętego ze względu na, na rok Ducha Świętego. Przed e, rokiem milenijnym. na no, no to związany właśnie z zakabanem bo mówią, że jestem góralem, ale takim lichym góralem, jest raczej pod No ale zawsze ten giewont to jest symbol naszych tatar. No i właśnie to można powiedzieć, że taka no, święta góra krzyż tam na, 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 na na szczycie jest także. To mi się też bardzo spodobało, a to z inspiracji Jana pawa II. Nawet to. Ja kocham ludzi i cieszę się życzliwością ze strony ludzi. A jeśli nawet jakieś powiedzmy są takie momenty bardziej y, 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 smutne. No, to człowiek też powinien coś przecierpieć w tym życiu. No, żeby to, co, słowa, które się głosi, nie były puste. Tylko oprócz tego, że mają swoją treść, ale świadectwo życia.